to dla nich już koniec egzaminacyjnego stresu. Chodzi oczywiście o uczniów, którzy w tym tygodniu zmierzyli się z testem gimnazjalnym. Wraz z pierwszymi oznakami wiosny przyszły pierwsze myśli o wakacjach. Zanim jednak uczniowie wybiorą się na wymarzony odpoczynek, będą musieli zdać końcowe egzaminy. Zbliżający się maj stoi pod znakiem matury, jednak na pierwszy ogień poszli gimnazjaliści. Sprawdziliśmy, jakie były ich pierwsze wrażenia po teście z języków obcych. Były prostsze niż myślałam. Wszystko było ogólnie myślenie na logikę. Nie trzeba było właściwie zbyt dużo umieć. Zadania nie były trudne, właśnie było wszystko takie na poziomie, który no, jest dla nas dobry. I słuchanki były bardzo zrozumiałe. Wszystko było takie, że można było łatwo odpowiedzieć na pytania. Bardzo łatwe. Naprawdę, nie było żadnego zadania, które sprawiło mi problem. Pytania były tak proste, wystarczyło na przykład w słuchaniu, wsłuchać się po prostu w treść i na końcu odpowiedź napisać. Egzamin był ten łatwy, był łatwiejszy niż próbny. Choć z drugiej strony nie wszyscy mieli tak przyjemne odczucia. Nie, trudny był. We wtorek uczniowie zdawali test z przedmiotów humanistycznych, czyli języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii. W środę nadszedł czas na biologię, chemię, fizykę, geografię oraz matematykę. W trzecim, ostatnim dniu testów gimnazjaliści walczyli z językami obcymi. Matematyka to była taka troszeczkę ciężka jak dla mnie i przedmioty przyrodnicze, a polski i historia WOS to tak były łatwe. Przyrodnicze były troszkę cięższe, matematyka była łatwiejsza. Matematyka była bardzo łatwa, naprawdę. Wszystkie zadania były no, na poziomie easy. Z polskiego też były proste. Prostsze znacznie niż na próbnych. Co jednak według nich było najtrudniejsze, zdania na ten temat są podzielone. Angielski. Biologia. Historia chyba. Historia była okropna. Uczniowie są jednak świadomi, że testy gimnazjalne mogą przesądzić o ich przyszłym życiu. Jeżeli napiszę źle ten egzamin, no to nie dostanę się do szkoły, do której chciałam się bardzo dostać. To zależy, do jakiej szkoły się dostaniemy i czy się dostaniemy, do której chcemy. Jeżeli ktoś chce się dostać do lepszej klasy, takiej jak medyczna, gdzie jest rozszerzona biologia, chemia i fizyka, albo tam biologiczno-techniczna, tam jest biologia, chemia i matematyka, to muszą jednak napisać lepiej ten test. Choć i tu czasem wkradają się wątpliwości. No nie, znaczy tak, znaczy no, chyba tak. Znaczy no nie są ważne, znaczy są ważne, ponieważ idą do liceum, ale są proste. A jakie jest zdanie samych nauczycieli na temat poziomu trudności tegorocznych testów? Przeglądałam te pytania, nie były trudne, ale wymagały od uczniów wiedzy, jakieś tam umiejętności posługiwania się osią czasu, określania wieków, pracy z mapą, czyli tego typu rzeczy były, oprócz wiadomości, umiejętność korzystania z różnych źródeł. Spodziewam się, że wynik będzie taki przeciętny, bo jednak niektóre wiadomości były takie wymagające konkretnej wiedzy. Myślę, że w tym roku nie był aż tak specjalnie trudny, jeżeli chodzi o biologię. Raczej chodziło o umiejętność czytania ze zrozumieniem. Jeżeli chodzi o biologię, zeszły rok był trudniejszy, ten był łatwiejszy. Ze swojej strony życzymy wszystkim gimnazjalistom wysokiego wyniku, który zapewni im miejsca w wymarzonych szkołach.